My tu ciągle zajęci swoimi sprawami, a i u sąsiadów na Ukrainie dzieje się dość ciekawie. Zachodzą pewne zmiany, wybory już parlamentarne przyspieszone za chwilę, napięcie w związku z tym duże. Nowy prezydent Zełenski chce jakoś załagodzić sprawy z Rosją, z Donbasem. No, dawna gwardia i część społeczeństwa się temu sprzeciwia. No, ale 60% chce, żeby jakoś dyplomatycznie się dogadać. To nie przeszkadza, że tam dochodzi do wymiany ognia w rejonie Donbasu. I niektórzy oskarżają Zełenskiego o zbytnią ustępliwość. Wiadomo było, że nie będzie łatwo. Ani Rosja się nie da, ani separatyści, ani nacjonaliści ukraińscy, banderowcy i tym podobni. Ale może jakoś Zełenski z tego wybrnie. Próbuje coś zrobić. No ale proszę Państwa, sprawa jest zastarzała. Z tym, że to, że społeczeństwa znaczna większość chce pokoju, daje pewną nadzieję. Tym bardziej, że widać, że pan prezydent Trump w tej chwili dąży do jakiegoś względnego resetu dogadania się z Rosją. Więc ci, co będą bardzo chcieli wojować, mogą mieć problemy. No bo Zełenski chce nawet załagodzić sankcje przeciwko Donbasowi. Zobaczymy, jak będzie, ale wygląda, że będą na Ukrainie istotne zmiany w kierunku porozumienia, choć siły nacjonalistyczne i proporoszenkowskie na pewno będą tam jeszcze nieźle temu przeszkadzać. No ale pożyjemy, zobaczymy. Dobrze, żeby tam zapanował jakiś pokój i porozumienie, co daj Boże. Amen.